W końcu, moi drodzy, w końcu drugi sezon Lokiego. No może nie już ten serial na Disney Plus normalnie wychodzi, tylko jest w końcu pierwszy zwiastun do Lokiego. Po wtopie z tajną inwazją, innymi projektami typu Ant-Man, no oczywiście licząc Strażników Galaktyki 3, no to już straciłem zaufanie do MCU totalnie, ale Loki to jest ostatnia deska ratunku po Strażnikach Galaktyki 3, dzięki któremu MCU może jeszcze pływać. Może jeszcze pływać na wodzie. No i zobaczymy, czy im się to uda już 6 października. Dzisiaj sobie omówimy zwiastun, obejrzymy. No i nasze wrażenia powiemy, czy to będzie dobre. Czy ten drugi sezon będzie lepszy od pierwszego, czy może taki sam, czy może będzie totalną wtopą. To wszystko sobie dzisiaj omówimy, także do roboty. Dobra, jeśli jeszcze nie oglądaliście tego zwiastuna, to obejście go dzisiaj ze mną. Chciałem nawet zrobić live'a, żeby omówić sobie ten zwiastun na live'ie po prostu, ale nie, zrobimy sobie odcinek z tego osobny, więc no, zapinajcie pasy, jeżeli nie oglądaliście, to obejście ze mną. No i co, ale pewnie już oglądaliście, bo Loki, sezon drugi, postać Lokiego, sama postać Toma Hiddlestona ma taki hype, po prostu, że ona jest od 10 lat już w MCU, więcej niż 10 lat nawet. To jest po prostu szapoba dla samego aktora, ale też za samego Kevina Feige, który rozumie tą postać i cały czas ją rozwija. Chociaż wiadomo, że Kevin Feige w MCU no nie robi za dobrych rzeczy ostatnimi czasy, więc no nie wiem, ten Loki mam nadzieję, że będzie odbiciem się od dna i pokazanie, że MCU nadal jest na wysokim poziomie. Dobra, no to co? Lecimy, obejrzymy sobie ten zwiastun, już go oglądałem, no i sobie obejrzymy, potem sobie mówimy, nie będzie to jakaś dogłębna analiza, po prostu będziemy sobie gadać o ważnych rzeczach dotyczących tego drugiego sezonu. Dobra, lecimy. Hobie? Hello? No i mamy to trio, które będzie pewnie głównym przewodnikiem tego drugiego sezonu. No i właśnie, Loki, który ma takie zacięcia czasowe, który przenosi się w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Pulled through time between the past and the present. Hello? If what I saw is true, no, wraz mam Sylwię oczywiście. Between this world and destruction. Jest Kang oczywiście. Only one way to find out. Little good old fashioned leg. Jezu, jaki jest na to hype, moi drodzy. To już 6 października, nie? I take a more slow, deliberate, cerebral approach. To będą wstawki komediowe, Owen Wilson, wiadomo. It's up to us to save this place. Is this cracked? You're good. Whatever we do, we're playing God. We are gods. Who lives and who dies? Make the hard choice. Yes, Victor Timely. It's him. You better run! War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. Piękne przejście. Over the top, don't you think? I thought it was spot on. Nie no, fenomenalne to będzie, moi drodzy. No, po prostu ten zwiastun jest zajebisty, nie? Dobra, ale już oczywiście teraz przejdźmy do omówienia. Sama pierwsza scena, gdzie poznajemy naszego Kihui Kwana,
Znaczy, nie wiem jak on ma na imię w TVA, ale jest jakimś tam bibliotekarzem w TVA, kimś takim, który zajmuje się po prostu, jest jednym z najmądrzejszych ludzi w TVA, że tak powiem, z tego co oczywiście słyszeliśmy, z opisu tej postaci i tak dalej, z D23, Disneya na przykład rok temu, czy innych pokazach, no to Kihui Kwan tutaj będzie miał dużą rolę w tym sezonie, będzie pomagał rozwikłać zagadkę, dlaczego Loki się przenosi tak w czasie, po tej linii czasowej, no i tak naprawdę no będzie po prostu pomagał naszym przyjaciołom i to trio Owen Wilson, Loki, Tom Hiddleston, no i Kihui Kwan, to trio będzie oczywiście na ekranie, no i myślę, że ta chemia pomiędzy takimi trzema innymi charakterami będzie po prostu zajebista i świetnie się będzie to oglądało w tym drugim sezonie i samo to, gdzie Owen Wilson mówi, czy wiesz jak to naprawić i tak dalej i no nie, no to jest fenomenalne po prostu i postać Kihui Kwana będzie jednym z dużych, dużych warstw fabularnych w tym sezonie. Dobra, no i widzimy Lokiego, który się przenosi w czasie, czy tam po różnych wszechświatach. Ja nie wiem, czy on się w czasie przenosi, po różnych wszechświatach, w czasie, nie wiem. Ale przenosi się gdzieś przed jakiś sklep rybacki, coś takiego. Sklep, który nazywa się Pirania i mamy skutery wodne. Skutery wodne, gdzie oczywiście Mobius lubiał skutery wodne, więc to będzie pewnie... No w końcu Owen Wilson też widzieliśmy z przecieków, że Owen Wilson będzie miał to, co chciał w pierwszym sezonie, czyli skutery wodne, będzie miał w tym sezonie. No i zobaczymy w ogóle jak to się pojawi, bo nie wiem, czy to jest po prostu taki easter egg, czy serio Owen Wilson Mobius będzie miał skutery wodne. No mi się wydaje, że tak, mamy tutaj totalnie Lokiego, który jest przed skuterami wodnymi, przed sklepem, który nazywa się Pirania, przenosi się w różnych momentach w czasie. Zajebist, po prostu zajebist. No i tu widzimy, mamy paradoks, gdzie Loki spotyka Lokiego z przeszłości, więc spotykają się oczywiście z przeszłości i przez to linia czasowa prawdopodobnie się tak jakby zacznie się rozpadać, coś takiego, nie wiem. On spotkał Lokiego jeszcze przed rozpadem multiversum, przed tym jak Sylwii zabiła tego, który pozostał, więc jakby wiemy, że po prostu on się cofnie jeszcze przed tym wydarzeniem i to ta linia czasowa będzie tak zaplątana, nawet bym mógł powiedzieć, ale to jest skomplikowane strasznie. Bo jak widzicie, jak Loki powiedział hello, no to ten nasz Loki się oczywiście odwrócił, no i linia czasowa tutaj jak widzicie na tym ekraniku się tak plącze jakby, nie rozpada, ale się tak plącze i to będzie jakby też pewnie główny przewodnik tego drugiego sezonu. Okej, widzimy Sylwii, która jest w jakimś sklepie muzycznym, coś takiego, widzi, że jakieś, nie wiem, co to jest, jakieś słuchawki, jakieś kable do niej tak lewitują. Nie wiemy jeszcze dokładnie co to będzie, ale postać Sylwii również będzie miała no różne komplikacje w tym sezonie po tym jak zabiła jeden z wariantów Kanga i ten, który bronił akurat multiversum, więc wiecie, tu dużo rzeczy będzie związanych z Sylwii w tym sezonie. Okej, no i widzieliśmy tam na przeciekach ze zwiastunów kiedyś tą scenę, gdzie Loki tą swoją pałką wbija w ścianę, tam gdzie mamy te robotyczne, jak wiemy, w pierwszym sezonie okazało się, że te robotyczne, ta rada tych strażników czasu, to są roboty stworzone przez po prostu Kanga, czy tam przez kogoś. No i widzimy za tą ścianą jest prawda, Loki wbija pałę w tą ścianę i tam widzimy posąg, czy tam po prostu twarz Kanga, czy jednego z wariantów Kanga, jakby nie wiemy, czy to jest Kang Zdobywca, czy to jest ktoś inny. Bo jakby wiecie, to jest ten główny Kang, bo tych Kangów jest wiele, których widzieliśmy na przykład w scenie po napisach w Ant-Manie, którzy będą w Avengersach i tak dalej. Tutaj będą, mi się wydaje, zupełnie inni Kangowie niż ci, co byli w Ant-Manie w scenie po napisach. No i Jonathan Majors tutaj może jeszcze raz pokazać swój kunszt aktorski w mega, mega dużo innych wariantach. Tak samo jeśli chodzi o warianty, no to Loki również spotka prawdopodobnie wiele, wiele więcej swoich wariantów, co widzieliśmy na zwiastunie. Czy to jak się, nie wiem, no, cofnie w czasie, ale to w sumie ten sam wariant, albo po prostu no, po różnych światach i będzie po prostu różne wersje Toma Hiddlestona, czy też nie. No ale będzie tego znacznie, znacznie więcej, bo drugi sezon, no to więcej, lepiej, mam nadzieję. No i zobaczymy jak Tom Hiddleston będzie z tym sobie radził. Okej, i widzimy
Lokiego z Mobiusem, którzy przenoszą się prawdopodobnie do 1800 roku, bo w komiksach tak było, że Victor Timely w 1800 roku cofnął się właśnie do tego roku, do 1800, tam z przyszłości, z 30 wieku, przeniósł się do 1800, no i tam budował sobie swoją, po prostu swoje miasto, Chronopolis i tak dalej, no i prawdopodobnie cofnął się do tego czasu, żeby spotkać się z Victorem Timeleyem w scenie, którą widzieliśmy oczywiście w scenie po napisach w Ant-Manie i Osa Quantumania, ale też oczywiście będą zwiedzać miasto i po prostu no, podziwiać, jak to multiversum jest różne i jak po prostu Kang, Victor Timely jest geniuszem, który cofnął się w czasie i zbudował takie miasto, mając technologię z 30 wieku, więc to będzie fascynujące. Okej, widzimy jeszcze scenę, gdzie Mobius i Loki, czy Loki bardziej, atakuje swoimi mocami, które widzieliśmy w pierwszym sezonie. Będzie miał inne moce jeszcze Loki. Totalnie inne moce, jak Sylwii chyba miała takie, czy ktoś inny, nie wiem, ale Loki nie miał takich mocy chyba, nie? On miał moce znikania i tak dalej, ale takich mocy, żeby takim zielonym promieniem, no to nie wiem. Ale to jest prawdopodobnie jakaś anomalia, która jest w tej linii czasowej, bo to jest jeszcze jakiś inny czas niż ten, co widzieliśmy w 1800 roku. To jest po prostu jakaś anomalia, prawdopodobnie jakaś postać, która przewinęła w tej linii czasowej i przez to ta linia czasowa się rozpada i Loki z Mobiusem będą musieli ją powstrzymać i zabrać do TVA. Widzimy tutaj Hunter B-15. Nie wiem, co tu robi Hunter B-15, ale to jest prawdopodobnie ten świat, gdzie była ta anomalia, gdzie Loki z Mobiusem, gdzie Loki użył tych swoich zielonych mocy. No bo Hunter B-15 w tym zwiastunie widzimy kilka razy. Nie wiem, czy to jest różne warianty, czy ona się po prostu przemienia. Zobaczymy, ale Hunter B-15... Wiemy, że po prostu Hunter B-15 nie jest jedna. Są różne. Jak wiemy, Loki pod koniec pierwszego sezonu, gdzie też się zacznie drugi, trafił do innego TVA, władanego przez Kanga. Więc tam mieliśmy inną Hunter B-15. No i ciekawe, która jest która, czy to jest ta sama, jakby to będzie ciekawe, no i zobaczymy. Okej, widzimy jeszcze Sylwii, która pracuje w McDonaldzie, widzieliśmy ze zdjęć z planu, że będzie oczywiście Sylwii, będzie McDonald, będzie Sylwii, która pracuje w McDonaldzie, no i dlaczego ona najpierw była w sklepie muzycznym, czy tam gdzieś, miała słuchawki na sobie, tutaj jest w McDonaldzie, jakby, no to będzie ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Czy Sylwii chce spróbować człowieczeństwa, czy o co tutaj chodzi, to będzie mega, mega ciekawe. No i zobaczymy, no tak jak ze wszystkim w tym drugim sezonie, nie? Okej, tu widzimy Sylwii, która jest w jakimś pomieszczeniu prawdopodobnie związanym z TVA. Gdzieś tam zabija jakichś ludzi, jakby nie wiem, co to jest dokładnie za miejsce. Czy ono było w pierwszym sezonie? Chyba tak, chociaż nie pamiętam. Ale tu widzimy jakąś maszynę, prawdopodobnie może Sylwii chce ukraść to do takiego do wymazywania i przenoszenia się do innych linii czasowych, więc prawdopodobnie może to będzie chciała zrobić Sylwii, ale zobaczymy, jaką Sylwii w tym sezonie będzie miała w ogóle motywację, bo tego zupełnie nie wiemy. Okej, tu widzimy fortecę z końcówki pierwszego sezonu, gdzie spotkaliśmy tego, który pozostał. Czy to jest ta zniszczona forteca po tym, jak Sylwii zabiła tego, który pozostał? Prawdopodobnie tak, czy może inni Kangowie tutaj przylecą? To będzie ciekawe i ciekawe, dlaczego nam oni tutaj pokazują w tym zwiastunie, zamiast poczekać na tą tajemnicę, gdzie mamy zniszczony ten pałac tego, który pozostał. To będzie ciekawe. Okej, tu widzimy scenę, jak Mobius prawdopodobnie idzie naprawić właśnie tą linię czasową, którą Loki zepsuł, gdy spotkał siebie w przeszłości. No i ta linia czasowa została tak, wiecie, się tak poplątała, czy coś takiego, no i Mobius idzie to sprawdzić. Prawdopodobnie sprawdzi miejsce, gdzie to się stało. No i będą chcieli, pewnie Mobius razem z Kihulkuanem, będą chcieli to odratować i sprawdzić. Prawdopodobnie ta scena będzie w pierwszym odcinku, chociaż zobaczymy. Tak mi się coś wydaje, że to będzie początek sezonu. Okej, mamy sceny, gdzie Sylwii próbuje kogoś zabić, ale mamy też sceny, gdzie Sylwii gada z Lokim. Sylwii gada z Lokim pewnie o... No nie wiem o czym, no o tym, gdzie była i tak dalej, co się wydarzyło z liniami czasowymi, multiversum, Kang nadchodzi czy coś, po prostu, wiecie, no to będzie coś z tym związanego, no i to będzie naprawdę, naprawdę ciekawy koncept, no i w końcu Sylwii z Lokim się spotkają.
No i tu widzimy prawdopodobnie ten czas, gdzie oczywiście Loki użył te swoje zielone moce. Mamy tą anomalię, która uciekła pewnie, no i Loki teraz będzie dzięki tej swojej mocy takiego klonowania, jak widzieliśmy w pierwszych Avengersach i nie tylko, no po prostu tą anomalię złapać, no i nie ma już gdzie uciec i prawdopodobnie trafi do TVA. Okej, co mnie też zdziwiło, mamy Ravonę Renslayer, która jest również, tutaj widzimy po otoczeniu, że to jest to samo miejsce, gdzie jest Victor Timely, 1800 rok. No i tutaj Ravonna Renslayer również tam, jest tam, gdzie Mobius i Loki. Czy może Ravonna ich śledziła? Czy wie coś o planie Victora Timeleya i wie co zrobić, żeby uratować multiversum i tak dalej? Nie wiem. Nie wiem, to jest tyle teorii może być, dlaczego tu jest ta Ravonna. No ale tego się dowiemy już 6 października, moi drodzy, więc spokojnie. No i oczywiście mamy jeden z wariantów Kanga, czyli oczywiście Victor Timely, który przeniósł się z 30 wieku do 1800, tam zbudował swoje Chronopolis, no i tutaj będzie przedstawiał swoje wynalazki przed publicznością, gdzie będzie oczywiście Loki, Mobius, to widzieliśmy w scenie po napisach Ant-Mana, no i będzie też Ravonna Renslayer, która nie wiadomo co nam tu robi, a co Loki i Mobius będą chcieli od Victora Timeleya? Prawdopodobnie dowiedzieć się, nie wiem, pokonać różne wersje Kanga, czy on w ogóle im pomoże, czy będzie zły, jakby tego nie wiemy i dopiero się dowiemy 6 października, moi drodzy. Okej, tu widzimy Miss Minutes, która publiczność jakby odtrąca, bo prawdopodobnie coś się w ogóle wydarzyło tutaj. No i jest taka teoria, że każdy z wariantów Kanga ma swoją Miss Minutes, która szpieguje różne wersje, jak na przykład He Who Remains miał swoją wersję Miss Minutes w pierwszym sezonie, która szpiegowała Lokiego i zdawała raporty do He Who Remains. No to tutaj mamy Miss Minutes Victora Timeleya prawdopodobnie, no i która jest wkurzona na publiczność, nie wiadomo dlaczego. Okej, tu widzimy scenę, moi drodzy, gdzie Loki przedstawia Mobiusowi wojnę Kangów, wojnę multiwersalną Kangu. Widzimy różne warianty Kanga, które ze sobą walczą. No i do tego pewnie będzie dążyć całe MCU. W sensie to też zobaczymy może poniekąd w drugim sezonie Lokiego, ale prawdopodobnie będziemy to widzieć w Avengers Kang Dynasty. Ale no też nie wiadomo, bo Avengersi będą walczyć z różnymi wersjami Kanga, więc Kangowie, którzy biją się ze sobą, też może być ciekawe, bo na przykład mogą być Kangowie dobrzy, Kangowie źli. Ale to też będzie taki wielki chaos multiwersalny, który oczywiście poskutkuje Avengers Secret Wars, czyli szóstą częścią Avengers po Kang Dynasty, więc to jest naprawdę super teoria moim zdaniem i która się sprawdzi. Okej, czyli jak mieliśmy walkę tutaj w tym pomieszczeniu, prawdopodobnie, które jest w TVA, mieliśmy walkę Sylwii, no to również jest z nią Loki prawdopodobnie w tej samej scenie, gdzie widzimy z portali różnych wychodzących TVA, wychodzą żołnierze TVA, którzy będą walczyć z naszą Loki i Sylwii. Dlaczego w ogóle, o co tu chodzi, mamy jakieś tutaj urządzenia, nie wiem, to będzie naprawdę pytanie i które mam nadzieję, że serial wyjaśni, bo na razie nie wiadomo, o co tutaj chodzi w tej scenie. No i scena oczywiście końcowa, humorystyczna, gdzie mamy trzech różnych Loki, bo jest to oczywiście ta moc Lokiego, który Mobius myśli, że gada do głównego Lokiego, ale nie, ten główny Loki jest ten po prawej. Mamy taką humorystyczną scenę, gdzie Loki robi w konia Mobiusa i to jest takie, wiecie, takie już taka przekomarzanka tych dwóch aktorów. No i no to jest zajebiste, to jest po prostu zajebiste. No i muszę pochwalić oczywiście muzykę, Kate Heron chyba robi muzykę, zajebista po prostu w pierwszym sezonie i w trailerze drugiego również, po prostu fenomenalna. Nie wiem, no drugi sezon, mam nadzieję, że uratuje honor MCU, bo... No bo ostatnio było krucho z MCU, no i... Mam nadzieję, że Loki sezon drugi, czy może Marvels nawet, chociaż wątpię, i Echo jeszcze, które dostaniemy w tym roku, będzie MCU w najwyższej formie, jak widzieliśmy w Strażnikach Galaktyki 3, czy może Doktorze Strange'u, chociaż Spider-Manie. Wy wiecie, żeby to MCU trzymało jakiś poziom, a nie jakieś tam zniżkowe formy MCU, bo no nie chcemy tego. Nie chcemy tego, co było w Tajnej Inwazji w Ant-Manie, nie? Ant-Man nam pokazał ciekawe sceny po napisach, które wiążą się, wiadomo, z tym serialem.
No i mam nadzieję, że ten serial pokaże nam duże, duże wprowadzenie do Avengers, Kang Dynasty, czy do po prostu trzeciego sezonu Lokiego, który mam nadzieję, że powstanie. Zobaczymy. Tom Hiddleston mam nadzieję, że będzie jak najdłużej Lokim. No i mam nadzieję, że tutaj będzie po prostu ciekawie w tym serialu się działo. No i co? 6 października będą oczywiście recenzje co tydzień, 6-odcinkowy drugi sezon. No i czekamy. Czekamy po prostu na premierę. Dobra, to tyle. Do usłyszenia. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. No i pa, pa.